Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Corleo i nowa misja. Dzisiaj nietypowo, niestety bez Arlinki. Widziałem, że już czaty pytały, gdzie Arlinka, gdzie Arlinka. No dzisiaj Arlinka łupie w diabołę łupie. A my w takim razie przetestujemy dwie nowe opcje. Przede wszystkim zmienimy bohatera z naszego głównego tutaj poszukiwacza na żołnierzem graliśmy, na budowlańca chciałem. Tu jest nasz budowlaniec, o! Baza, mocny Knox, mocny Cox niech będzie. Kolega, możemy go jeszcze sobie na szybko o jeden poziom ulepszyć. I pierwsze co sprawdzimy. Baza. No dobra, a reszta to trochę daleko by to, długo by to trwało. Albo jeszcze jeden poziom można. Pierwsze co sprawdzimy, jak gra się budowlańcem. Drugie co sprawdzimy, czy w tę grę można grać samemu. Przetestowaliśmy to w poprzednim odcinku, samemu owszem da radę, tylko że wraz z rosnącym poziomem trudności będzie wymagało to od nas coraz więcej biegania, zbierania surowców czy materiałów do kraftowania. No i ta gra robi się dość długa. Trudna i długa, ale oczywiście się da. Po prostu im wyższy poziom, tym więcej czasu będziemy musieli spędzić na te, czy na tych mniej ciekawych rzeczach. Dzisiaj natomiast sprawdzimy, jak wygląda gra z obcymi ludźmi. Czyli tak, znajomi, wyłączamy prywatność publiczna, możemy grać teraz z innymi i zobaczymy, na ile z innymi możemy się dogadać, czy są poruszane jakieś głupie tematy, czy nas zaczepiają, czy może każdy sobie rzepkę skrobie, jak to wygląda podział zadań w misji, no i zobaczymy. No dobra, dzień dobry. Nikt z nikim nie chce tutaj rozmawiać, co akurat może cieszy. Cześć Zelfi. Zelfi ma zresztą całkiem ciekawy skin, bo po raz pierwszy widzę taką postać. No dobra, nie widzę jeszcze reszty ekipy, być może zaraz się o nich dowiemy. A przy okazji będę poszukiwał na mapie wykrzykników z prowadzących nas do badań medycznych. Jeden przypadkowo udało mi się znaleźć, jedną kartotekę dotyczącą przeszczepu. Części to tam nic ciekawego nie było mówione, tak tylko o, zaznaczone, że coś takiego mamy. Zresztą zaraz jak to działa, czy jaka gadka jest przy zebraniu czegoś takiego, poznamy tu w tym miejscu. O! Kolejny poradnik! Jesteś super! Widział ktoś moje klucze, o czym pamiętać podczas operacji. Pewnie nie można się oderwać. Otóż to. Widzę, cała ekipa pobiegła sobie każdy w swoją stronę, więc my im nie przeszkadzamy. W którymś momencie będziemy musieli się dogadać, znaleźć bazę i do niej ruszyć, no ale na ten moment nikt nie jest tym zainteresowany chyba. O, i znalazłem obóz dzięki temu. A, taki obóz. Nie, to ten obóz nas specjalnie nie interesuje. Normalny z ciebie. Ten obóz oznacza tylko problemy. Świetnie. Operacje serca, żadna filozofia. Po prostu klasyka. W porządku, mogę zacząć przyuczać asystentów. O, i tutaj standardowo to. Jaka chatka w środku lasu. Mega fajnie to wygląda. O, jaki przyjemny głos. Oj, Dying Light to była seria. Zresztą ostatnio rozmawialiśmy na temat Dying Light i no, niezwykle brakuje tej gry. Czekam na kontynuację, no ale zobaczymy. Teraz tak, niestety już nie mamy oznaczonych fajnych rzeczy, tak jak naszym poszukiwaczem, czy przybyszem, czy jeszcze inaczej, jak on się nazywa, więc musimy sobie radzić inaczej, zbierając wszystko po prostu, Boże. Kartoteki medyczne mamy. Misję zakończymy też przy okazji. Myślałem, że ktoś znajomy tam gra. Jeszcze nie odnaleziono celu. Porozmawiaj z oce... O, no to moment, jak porozmawia, to on już ma nagrodę dla nas. Zaraz też i to zrobimy. Cel zlokalizowany. Gdy będziesz gotowy, postaw atlas na celu. A jednak mają to. Jedyne co tak myślę, jeszcze nie przywróciłem czasu. Możesz mnie stąd wydostać? Dostępne jest dodatkowe wyzwanie. O. Śmiga, śmiga. No dobra, ktoś ma tu problemy, dzień dobry. Aha. To się nazywa podpucha. Dzień dobry. Zaraz wrócimy na górę jakoś, w końcu jesteśmy budowlańcem. Z tego co kojarzę, powinniśmy mieć raczej tańsze materiały. Mam przynajmniej taką nadzieję, a także możliwość zbudowania nieco lepszych konstrukcji, chociaż nie wiem, czy na tym poziomie naszego tutaj towarzysza, czy nie trzeba by było go bardziej rozwinąć. Okej, gdzieś ty jest, chłopie. Się schował. Rób tak dalej! I dziękuję bardzo. No dobra, ktoś jest czerwony, więc bardzo możliwe, że leży na ziemi i trzeba by było mu pomóc. Zresztą taką mamy zieloną strzałkę w dół. Zobaczymy, może uda się tego kogoś tam odwiedzić, uratować. Tak też... No to niestety, nieuratowany, tak?
A gdzieś tu nagrody miały być dla nas. Nagroda, o jak miło. I idziemy w takim razie do bazy. Jako budowlaniec chyba dobrze by było im pomóc w tych konstrukcjach, reszta poleciała odkrywać mapę. No, są też tam poukrywane dodatkowe bonusy, więc pewnie też i na tym zależy. Właśnie z tego, co czytałem, największy minus grania z obcymi jest taki, że często kradną sobie nawzajem jakieś misje czy dodatkowe punkty, ale nie, czy w grze typu PvE to ma aż tak wielkie znaczenie. A dziękuję Simonu za materiały budowlane. No to teraz... Nie, no to materiały są gratisowe, ale dziękuję bardzo, tak, na dobry start. Na dobry start jak najbardziej. O! No właśnie, wszystkich na Twitchu i na YouTubie witamy. Teraz chyba już na spokojnie mogę powitać, zaproszenia powinny się rozejść. A to co, takie? Czy powiadomienia? Myślę, że coś tajnego się tutaj kryje, jak to latały świetliki, czy jakieś inne robactwo nad tym, ale niestety nic. Takiego. Tutaj cegły ktoś rzucał. No widocznie dużo osób ma już ich naprawdę sporo. Zresztą z tego co czytałem, to ta gra też tak się mniej więcej rozwija, że na początku jest dużo właśnie tego grindowania. Łatwy czy niski poziom trudności, a później to wszystko się zmienia. Rośnie poziom trudności, jest mniej grindowania, no więc... No też warto mieć to na uwadze, że nie zawsze będzie tak miło. Dobra, a nasza baza jest gdzieś, no szczęśliwie przypadło u góry. To akurat specjalnie nie cieszy. No, nie przywykłem. O, jest droga do naszej postaci. Niezwykle szybko się męczy. Myślałem, że żołnierz się szybko męczy, ale mam wrażenie, że ten kolega no jest w tym temacie jeszcze lepszy. Nie no, gra jest... Gra też mi się mega wkręciła. To jakbym mógł, to bym cały dzień siedział i grał, no ale niestety nie można tego jakoś tak pogodzić. Ale pojawiało się też niejednokrotnie pytanie, czy uda nam się jakoś razem pograć, razem w sensie z widzami. I myślę, że będziemy mogli coś w tym temacie zdziałać. Dziękuję, Cycu Polska, tak? Okej, okay, nikt się nie zainteresował naszym atlasem, więc przypuszczam, że ekipa poszła gdzieś sobie dalej, każdy poszedł w swoją stronę, a my w takim razie przygotujemy tutaj wstępnie obronę. Co ciekawe, dostaliśmy całkiem no, będzie ciekawie. Całkiem fajną miejscówkę, patrząc na to, szukaj, tylko nie ładuj nic. Dostaliśmy całkiem ciekawą miejscówkę, patrząc na to, że cały atlas kryje się na górze. I tak naprawdę jest tylko jedyna droga, która prowadzi do niego, więc wyjątkowo chyba trafiła nam się misja, którą solo również byśmy mogli całkiem nieźle tutaj sobie zdziałać. O, podnoszę. Usuwam. No, ktoś przyszedł do nas. No, kolego, ale szczędzisz tutaj na ekipie? Ale szczędzisz? Dobra, i to jest to jedyne wejście, o którym wspomniałem. Jeszcze zobaczę na wszelki wypadek. Nie, są dwa wejścia. Więc my rozstawimy pułapki z tej strony. Też się do czegoś przydamy. No i jak gra się spodobała, tak? Bo widzę, że właśnie udało się odpalić. No dzisiaj były małe problemy z logowaniem, więc nie wiem jak to będzie wyglądało w weekend. No ale zobaczymy. A, po prostu cycu. No to będzie po prostu. Jaką edycję posiadam? Sam skusiłem się na tę najwyższą, ale w tej chwili jakbym kupił, to moim zdaniem najbardziej opłacalna i najlepsza jest edycja, którą możemy zakupić w wersji pudełkowej, ta, co jest normalnie w sklepie dostępna. To jest chyba, patrząc na stronę twórców, edycja druga, ona się nazywa Bohaterów, ale tam jakoś inaczej pewnie. O, ustawimy tutaj pułapki. Jakoś inaczej to się nazywa na stronie. Same, tam akurat jest tak zrównoważona liczba piniat, nagród do tego, co płacimy, więc nie przepłacamy, a resztę rzeczy z tych wyższych edycji można później zdobyć w trakcie rozgrywki, więc nie wiem, czy jest sens za to teraz płacić już tak na start. Okej, dobra, niech będą pułapki, trochę im tutaj rozdamy. Na skośnych chyba nie idzie nic stawiać, ale myślę, że możemy wybudować ścianę tu w gruncie rzeczy, jak ktoś będzie chciał, to wskoczy z tej strony. Może w ogóle warto by było dodać, o dziękuję kolego, Blue Glut, ja myślę, że to nie odpali nam jeszcze misji. Atlas na celu. Uciekam stąd, bo uduszą mnie, jak się dowiedzą, że to ja umieściłem, aby uruchomiło to grę. Dodaj Blue Glut do atlasu. Ale tak naprawdę chcemy zobaczyć, ale niestety nie widzimy tego. Myślałem, że zobaczymy chmurę, z której strony będą nadchodzić.
ale wygląda na to, że coś tutaj jakoś inaczej. Może nie załapała, może trzeba dodać Blue Glute, a później aktywować dopiero, bo to chyba też coś takiego tam było. Pułap, a nie, tu w sumie miało być inaczej. Arsenał się rozrasta. Zabuduj i pułapkę. Kolce ścienne może być, chociaż może lepiej coś dystansowego można było postawić, ale nie stać nas na to. No jak gra będzie nareszcie za darmo, to jedna z lepszych? Też tak myślę. Niecierpliwie czekam, aż będzie za darmo, no ale... O! Dziś słyszałem nagrodę. Może nawet... O, deski weźmiemy. Nawet nie z perspektywy, żeby sam zagrać, czy samemu było... No bo gramy już teraz, ale właśnie w większej ekipie jak najbardziej będzie wtedy możliwość pocisnąć coś. Dobra, gdzieś nam śpiewa nagroda. Więc w czasie, jak oni tam budują... No niestety z naszym poszukiwaczem byłoby łatwiej, ale my sobie nie poradzimy. Czuję, że w tej szopce może być. Żeby tylko jej przypadkowo nie zniszczyć. Nagrodo. Puchy z jedzeniem. Ulepszaj, przestała śpiewać. Nie wiem, czy tam nie widziałem, czy... A, moment, tak coś się dzieje. A dziękuję Mariusz, czyli widzę dzisiaj Twitch się mocno aktywował w donate'ach, to miło to widzieć, miło to słyszeć, bardzo też serdecznie pozdrawiam. Gdzieś nam śpiewało coś, ale nie widzę tego za nic. Możemy właśnie, jako budowlaniec tutaj już rozumiem, ktoś podpowiadał, żeby ulepszać, warto było przetestować opcję, jak to rzeczywiście mu wychodzi. Czy gra jest w Empiku dostępna? Jest duża szansa, że tak, bo w sumie dużo sklepów dostało wersję pudełkową, więc nie wiem, czemu miałoby jej tam nie być, ale no... Nie potwierdzę. A bitsy są chyba dopiero jak się ma partnera na Twitchu, tak samo subskrypcje i tego typu rzeczy. Czy w ogóle chociażby jak się ma te podstawowe, towarzysz Twitcha, czy jakoś tak to się nazywa, podstawowe... Podstawę, może nawet nie podstawę, a rozszerzone konto. Wtedy można właśnie więcej, ale na ten moment działamy tak, mamy. Ja specjalnie... Co to tam było? O kurczę, nowe stwory. Widać, ktoś przyprowadził ze sobą coś takiego na imprezę. Latające mgielne potwory! A, jeszcze żyje. No to rzeczywiście zaczną się tutaj nie lada problemy. Dobra. Teraz wiem, skąd ten wspomniany wzrost poziomu trudności w późniejszym czasie. No to już teraz tak. Trochę jestem przerażony, jeżeli czymś takie nam przyjdzie walczyć. No ale... Jak podnieść moc postaci? Chyba jak jesteśmy w głównym menu, to jak najbardziej znaczy chyba. Na pewno, to tam można działać. A jeżeli chodzi o innego rodzaju ulepszenia, zastanawia mnie, jak na przykład nasz budowlaniec może rozwinąć konstrukcję, edytuj. Nie, nic więcej nie ma. Ale jakoś też nasz budowlaniec ma takie możliwości, chociaż no, jak to wygląda, przekonamy się pewnie później. Dobra, jedną ścienną pułapkę tutaj damy, a może nawet sufitową. Niech to jakoś wygląda. Niech będzie trochę różnorodności w tym brutalnym świecie. Na sufit pójdzie prąd, jeszcze dopóki jest coś warte. I tyle. No to chyba jesteśmy gotowi odpalić to wszystko, nie wiem, tak... O! Warto też grać z innymi, bo można zobaczyć inne ciekawe rozwiązania. Okazuje się, że ta cała dziwna broń może, talizman na patrole, ma dość spory zasięg, więc wcale nie trzeba jej stawiać tam wśród potworów, a spokojnie w naszej bazie. Co oni tutaj robią? O, czyli trzeba było dodać Blue Glute i wtedy widać tę chmurę na mapie. Możemy zrobić naszego elastycznego twardziela. To jest bardzo dobra wiadomość, bo go mamy ulepszonego w schematach. Więc jeżeli przyjdzie nam... O, dziękuję bardzo. Z kimś walczyć, tak najbardziej ta broń będzie... Dasz sobie radę, dowódco. Myślę, że fajna. O, robi się. Dobra. A to co? Może się okaże, że tyle strachu o nic. Tak się... Wszyscy obwarowali, a tu... Spokój. No trzeba mieć też na uwadze, że jesteśmy chyba dwa poziomy wyżej, bo nawet nie gramy na 12, a na 15 levelu, jeżeli chodzi o misję. Chociaż no liczę na to, że w 4 osoby też będzie inaczej. Temu dobrze by było tę głowę zestrzelić. O właśnie.
Ale tak podejdzie do kogoś bez większych problemów. Zobaczymy też, czy uda nam się... Lecą gwiazdki! Z nieba. Uzyskać te fajne dodatkowe punkty. Dobra, może tam. Okej. Trochę leci im się. Dobra, czyli sporo opóźnienie ma nalot. Czy uda nam się dostać skrzynkę na wyższym niż czwarty poziom? Bo jest też taka szansa, że to będzie możliwe. Tak, wszyscy biegają na dole, a nam przyszło siedzieć na forcie. No ale... Tak wymyślili to. Polskich graczy. Też się nad tym zastanawiałem. Trochę szkoda, że twórcy nie pokusili się o wybór regionu, z jakiego są losowani gracze, tylko to tak... Znaczy mamy region na zasadzie Europa, ale nic więcej, że na przykład czy z Polski, czy skądś. Być może to się też zmieni w czasie i dorzucą nam kolejne opcje, no ale na ten moment, no niestety. Użyj umiejętności baza. Moment. A to jest jaka to jest... O! Postawimy to tu, nie wiem, czy to ma taki zasięg. Co to... Co to zrobiło? Umiejętność użyliśmy, ale nie wiem, czy czasem nie zepsułem czegoś. Ty coś do strzelania służysz? Ciężko powiedzieć. A nie, to jest chyba dodatkowe ulepszenie dla bazy. No rzeczywiście, budowlaniec ma coś ciekawego. To nie jest piniata naszego tam standardowego kolegi. O! A proszę, coś takiego. Idziemy na dół. No ile można tu stać? O, może nie. Jak ten z butlą, to go warto zatrzymać. Jest. Ubu dubu. Ale chętnie przetestowałbym na jakiś nasz nowy klucz. Chodź, chodź, chodź. No dobra, nie jest tak silny, jak myślałem. Wracam do bazy. Mamy też tutaj życie pod ręką, więc też problemów nie ma jako tako. Zabijmy coś! No mega fajna miejscówka nam się trafiła na zbudowanie tego fortu, no bo praktycznie można stać pod drzwiami. Na dole niebezpiecznie. Czy się dzieje coś na dole? Nie widziałem. Tu głównie czerwone ślady są chyba w tym miejscu ukryte. O, dzień dobry kolego, wystraszył. O, ma mało życia. Ale chyba się właśnie leczy. O! Pas... Fort jest w niebezpieczeństwie. Kurde, kurczę. Pochwal się kolegom. A czas zmienić broń na coś szybszego. O, czyżby tu nalot się szykował? Skrzynia z surowcami. No chyba, że chciał kogoś skrzynią załatwić. O, i tu widać naszą umiejętność, jak wzmocniła fort z tej strony. Naprawdę? Myślę, że coś przydatnego. I jeszcze 3 minuty. Dodatkowo obrażenie. O, to nawet nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć, Magno, dziękuję za podpowiedź. Tak, czyli zadajemy dodatkowe obrażenia podłogą. A jednocześnie, znaczy nie to, że my podłogą, tylko podłogi im. Jak rozumiem, czyli aż tutaj w tym zasięgu. No i wzmocnione są mury. Nie wiem, nie widzimy punktów życia ich teraz. A jeżeli tak to działa, to naprawdę fajnie. No, do tej pory nie testowaliśmy budowlańca. A to jak widać, chyba warto go. Dobra robota, dowódco. Od czasu do czasu wziąć na akcję. Okej. I co? Prawie wszystko na złoto było, niewiele brakowało. Mini bossa. Kto się dzieje z człowiekiem na stary dach? No może, może. Kto ich tam wie? A zostawimy czaty. I co, spisaliśmy się jako pomocnik w gruncie rzeczy. 730, nie wiem, czy ustawienie tej specjalnej mocy nam tego nie dało, ale widać punkty doświadczenia naprawdę są dużo, dużo większe niż jak się gra samotnie, czy ewentualnie w dwie osoby, no. Ale, no cóż, nie zawsze można grać w czwórkę. Szczególnie jak się ma w planach ogrywać ten tytuł tylko z ekipą. Zobaczymy, o właśnie, te złote gwiazdki, czy przełoży nam się na piąty level? No, jest chyba szansa. Albo i nie. Na trzecim. Czyli jednak zdobywanie skrzyń też się w jakiś sposób skaluje. Niestety. Wracamy do bazy głównej. Przyparty do muru. No właśnie, bo zaraz powinniśmy mieć wykonaną misję. No, będzie na części. I będzie na lamę. Ale ją sobie zostawimy na koniec. Myślę, że jeszcze z dwie misje zrobimy dzisiaj. Aktywna bateria jak najbardziej. Medyczny obóz szkoleniowy otwarty. A ty ruszaj i uratuj paru ocaleńców. Im bardziej będą poobijani, tym lepiej. Musimy poćwiczyć.
Okej. Jak widać, tak zwolnili z całą fabułą. Już to tak nie pędzi, nie jest takie rozgadane towarzystwo. Nie dostajemy już tych przerywników filmowych. Sądząc po kolejkach w mojej poczekalni, potwory robią się coraz silniejsze. Pora na stary, dobry wyścig zbrojeń. Jak nam wyrwą łapy z bronią, ruszymy w pościg za lekiem. Przynieś mi jak najwięcej sprzętu medycznego. Znajdź dwie jednostki zapasu medycznych w udanych misjach w strefie 9+. Tu wyjątkowo przełączymy się z powrotem na naszego poszukiwacza z tej racji, że on powinien sobie poradzić się z tym zadaniem wyśmienicie. Jeżeli chodzi o szukanie różnych rzeczy, to jak najbardziej taka jednostka jak znalazł. A druga sprawa, że chyba przyzwyczaiłem się do niego. Ulepsz poszukiwacza. No, wiesz, można było. Zachowaj spokój, nie giń, rozwalaj chmury. No, drzewo to się praktycznie w ogóle już nie zbiera, ale za to deski z tego wypadają dość. O! Solidnie. No dobra. Mamy chyba zapasy medyczne, o ile... Tam ich nikt nie ukradnie. Którego widziałeś zapasy medyczne? Zostawcie. Niestety. No i teraz wróciliśmy z misją na 9 poziom, czyli... Sam się o to prosiłeś. No ogólnie ekipa trochę słabsza, na 9 już graliśmy nawet solo, więc myślę, że nie będzie większych problemów. Dobra. Robota, dowódco! Rób tak dalej! A my szukamy w tym miejscu zapasów medycznych, rób tak dalej, tak? Gdzieś jakby się tu gryły, może w garaż... są! Dobra robota, skorzystamy z tych zapasów. Potrzebujemy jeszcze trochę więcej. Nie wiem, czemu gra podpowiada mi, żebym niszczył to coś. Wygląda na... niezwykle wybuchowe, ale nic się nie stało przy tym. Legendarna... Ojej, ktoś chce cię dodać do grona znajomych? O! Świetnie, tyle powinno wystarczyć. Zabieram się za zapasy, dzięki! Zobaczymy rzeczywiście, jak działa to dodawanie, więc Excite, jeżeli widziałem, też w komentarzach się pojawiał, no to jak najbardziej zaraz możemy wbić do wspólnej gry. Może też będzie inaczej. Jeżeli ktoś z grających ogląda, to również. Tak, żeby w przyszłości właśnie na następne live'y pograć w większej ekipie znajomych, czy też ewentualnie... O, dziękuję. To znaczy dzień dobry. Ktoś dołączył do gry. Żeby jakoś się też w miarę porozumiewać tutaj. Docelowo na Discordzie może, ale to też zobaczymy, bo chciałbym, żeby jakoś jakość mikrofonu była przynajmniej dostateczna. O, czatów nie widać. Już widać, już są. Co robimy, gdy ukończymy fabułę? Prawdopodobnie misje dzienne, wyzwania i tak dalej, na dobrą sprawę pewnie... Zmęczyłem się. Fabułę można ukończyć... O, jest, nareszcie. Fabułę można ukończyć w jak... Nawet są dwie zaliczone, tak? Ja chyba zaliczę tę misję, bo nic nie wyskakuje. Fabułę można zaliczyć w... powiedzmy 40 godzin, tak licząc pi razy drzwi, więc wiele osób do tego czasu, myślę, że... Jeszcze nie odnaleziono celu. ...się tyle nagra w tym tytule, że więcej nie będzie potrzeba. A to przyjemnej pracy, chociaż tyle mogę życzyć. Dobra, nic ciekawego tu się nie kryje, jesteśmy na poddaszu. Mamy w końcu naszą ulubioną jednostkę. Do szukania znajdziek. Nic. Wychodzimy stąd. O, a co się jednak tutaj skryło? Bo przyznam, że po tej grze solo, która wskoczyła na odcinek, no to są spore braki w zapasach. Szczególnie właśnie drewna nam brakuje. Jeżeli by się gdzieś trafiło, czemu nie? Ta brzoza i tak wygląda, jakby nic z niej nie było. Jest, są deski. Znaczy drewno jak drewno właśnie. Drewna samego w sobie nam nie brakuje, ale desek jak najbardziej. I stworzymy sobie mocną strzelbę na tę misję. Zobaczymy, jak ona działa, bo... z tego rzadko kiedy mieliśmy okazję strzelać. Chodź do nas, chodź, przytulimy cię. Czy gra jest jakoś specjalnie mocno wymagająca? Nie, no nie. Jeżeli chodzi o wymagania, to te są stosunkowo niskie. Tak jak wspomniałem gdzieś wcześniej, jak robiłem testy, to było 150 klatek przy Full HD i wszystkim ustawionym na maksa. Postaram się w takim razie może na kanał przygotować też testy w rozdzielczości 4K i zobaczyć, jak to tam by się prezentowało, bo to też da odpowiedź, na ile ta gra jest wymagająca. Amunicja! Chociaż mam dziwne... Ten cel jest dość ulotny. Szukaj dalej! Mam dziwne przeczucia... To wsadzi kij w oko cyklonu. ...że... mocno ulotny? Że i na 4K uda nam się uzyskać w miarę stabilne 60 klatek.
Co za nierealna gra. No. Ciężko by było chyba do tej gry dodać realizm. No to już widzimy cel. Wszyscy na szczęście albo i nieszczęście z drugiej strony biegają. Cel zlokalizowany. O. Gdy będziesz gotowy, postaw atlas na celu. No coś by się przydało może zamiast tego płotu, no ale... Podstawa to tutaj, żeby o, było zamknięte. No drzewo niestety musi znikać. Nie wiem jeszcze co z tym płotem zrobić, bo to taka gratisowa osłona, która nam się nie wlicza w limit budowy, ale z drugiej strony przydałyby się tu dużo bardziej drzwi. Dobra, ustawimy podłogę. Podobno jest to dość istotne, żeby nam się nie wkradli z zewnątrz, albo z drugiej strony stracimy właśnie 5 slotów. Mam nadzieję, że jednak warto było. Dobra, gdzieś jest nasza ekipa? Nikogo nie ma. A trolle. I właśnie, grając w ekipie też, no, automatycznie są wykonywane te zadania. Jeżeli któryś z graczy przygotuje to, czy zrobi to w międzyczasie, no to jest mega wygoda. My możemy zająć się na przykład budową bazy, jeżeli to bardziej lubimy, a oni tam nie konkretami, a właśnie mniej konkretnymi sprawami. A, jeszcze nie doszedłem dzisiaj do siebie. Ale co więcej na ten temat, mojego dojścia do siebie, to u Staszka jutro w Forcach będzie. No dobra, aha, chyba coś idzie. No, trochę słabo, żeby wytracić nalot, ale niech będzie. Ktoś chyba też rzucił prócz nas, tak. No i cześć, powitaj się z kluczem. A reszta strzelbę poczuje. No, do tej pory nie mieliśmy okazji strzelać ze strzelby. Myślę, że ktoś nam uciekł. Oczywiście dość mocna broń, ale przypuszczam, że trzeba podejść nieco bliżej, żeby działała tak skutecznie, jakby się chciało. Plus taki, że nie trzeba celować na dobrą sprawę. O, przez plecy, koledze. Dobra, wchodzimy na grubę jeszcze raz. Jak Rambo. Nie poddawajcie się. O. No, tych małych nic nie ruszyło. Dobra, 6. No to pewnie będzie grubo. I nalot. I pszczoły. Aha. Ktoś pozazdrościł. Pozostało 30 sekund. Czy będzie dostęp do wszystkich postaci? Chyba nie. Tym bardziej, że postacie z 7 odcinka, czyli z tego co wskoczył przed live'em, to udało się wylosować spiniat. Przy czym, jeżeli chodzi o wersję za 199 zł, to lepiej kupić pudełkową, ponieważ to jest ta sama. Ta wersja, która na stronie twórców kosztuje 199 zł, to jest ta sama, którą można za 145 zł już w wielu sklepach w Polsce zakupić. Więc chyba lepiej zakupić tę pudełkową, bo mamy jeszcze dodatkowo pudełko. No jedyne co, to trzeba jakoś przetrwać do jutra. Może być kawa, tak? Jak nie jest przesadnie niesmaczny, to czemu nie? No właśnie, niektórych udało się dropnąć. Dlatego mówię, ale też myślałem, że ta wyjątkowa wersja, co tam była w tym wszystkim... O, budowanie, no tak, to akurat nie dziwi. Że da jakieś postacie, których nie jesteśmy w stanie zdobyć w grze, a okazuje się, że je też można wydropić z piniat. Tak, doskonale. Gdyby udało mi się wzbogacić zioła... Zmilitaryzowane rośliny. Tak podejrzewałam. Proszę bardzo, dowódca numer 1 zaktualizował schemat stacji zdrowia. A oto darmowa stacja zdrowia na dobry początek. Będzie, będzie. W jakiejś takiej wersji... skróconej, ale postaram się na jutro to wrzucić. Dobra, bierzemy wszystko. Dobre wieści, dowódco. Wiem, że uwielbiasz odkrywać, więc ulepszyłam osłonę przed burzą. Według niektórych prowizorka jest bardzo niebezpieczna, ale moim zdaniem... Integralność osłony naruszona. Tym to nie ma się co przejmować. Przygotować się do wyłączenia systemu. O, Dezaktywacja systemu podtrzymywania życia. Aha, czyli... No tak, pewnie. Możesz mi tu trochę pomóc? I to tak w miarę szybko? Obrona osłony przed burzą.
amunicja. No to witam kolegę. No, na Discordzie nie słychać jeszcze, ale możemy chociaż ruszać dalej. Cóż, misja nam dość dobrze znana. Ustaw amplifikator na odkrytej platformie, czyli musimy kolejne. Niestety już z jednym nie da rady. Myślę, że ten będzie ciekawszą opcją. Jeszcze zobaczę. Mamy tam albo gdzieś tam. Nie, to lepiej chyba tym się zająć. Powinno być bezpieczniej. O, muszę odsapnąć. Aktywuj osłonę. A, no właśnie, bo jeszcze nie dałem. Nie jestem przyzwyczajony do wszystkiego. Jeszcze tutaj kolega nie ma możliwości pozyskiwania zasobów na naszej mapie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś drzewa tu zostaną w międzyczasie. Otwórz menu osłonę przed burzą. Otóż to. Rozszerz osłonę? Nie. Nie, nie, nie. Pozwolenia. O, właśnie. I nowy stwór, którego już dzisiaj widzieliśmy na dobrą sprawę. Kradziej! Ach, to jest kradziej. Cóż kradziej może zrobić? Kradziej, chodź. Kradziej, zostaw. I tyle, co z jego kradziejstwa wyszło. Próbka danych kradzieja. Do czegoś nam się przyda. Bierzmy się za nich! Już nie żyjesz! Pustak! O, dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Ach, skusiłam się jednak. Tak, już odpalona gra? No. No, po południu nie można było grać za bardzo dzisiaj i tak, więc... No to dużo mi nie ominęło. No nie. Na szczęście nie. Tak zresztą pisali na czacie, koło 18 to praktycznie niemożliwe było wejście do gry. Sam zresztą czekam jeszcze 10 minut w kolejce. Pustaki! Udało ci się! No i punkty badawcze, kurczę, trzeba obierać. I punkty badawcze, tak, bo one dość szybko, one chyba po 12 godzinach czy jakoś tak to wszystko się tam schodzi, zamyka. Okej, jak się spisałem jako szef tej bazy? Nie bardzo, ale kolega Exoid jak najbardziej wszystkie punkty sobie przyjął. Na dobry start. Okej, dwie minilamy, czyli nasz dzisiejszy opening uratowany, chociaż minilamy to takie średnie. Nie, chyba za głośno jest na tym live'ie. Czemu za głośno? A, ty nie, się... bo tak się odsłuchałam przed chwilą, czyli na live posłuchałam, to jestem chyba głośniej niż ty. Dobra, to dam. Nie, nie, bo ja trochę podgłośniłem, ale to przez to, że ja chyba mam coś ze słuchawkami tam zamieszanie. Może wylatują z ucha. Ciśnie tam. A może tak, a może ucho brudne. Zatkało się, mówisz? Zatkało. Nie, już chyba jest dobrze teraz. Przynajmniej jest teraz po staremu. O, tak powinno być. Dzisiejsze wydarzenia to dla nas wszystkich cenna lekcja. Nie róbcie tak jak ja. Dowódco, możesz się już cieszyć nową, ulepszoną osłoną przed burzą. Zasługujesz na to. Okej, okay, ale jest. Ale to w obróbce się wszystko zrobi. Wytnie się nas, tak, tak. Tak. O, jak czaty się ożywiły. No jednak, co kobiecy głos. Ale będę jutro znowu niewyspana, no ale nie tak strasznie jak w poniedziałek. No, posłuchaj! Przygotujcie się na ważną wiadomość. Nadeszła chwila prawdy. Mamy szansę tu wygrać. Opowiedzcie o nas znajomym. No, chyba go słyszeliście. O, dobra, bo tu mi gadali, nie chciałem ani tobie, ani im przerywać. Ja dzisiaj testuję różnych bohaterów, chociaż ninja sobie zostawię na odcinek jutro. Czyli wezmę, a pobiegamy jakąś babką. Będzie budowniczy, ale babka. Tak, w ramach przeprosin za to, co ostatnio powiedziałem. Babki, to możesz tam w piaskownicy lepić. Kobieta, budowlaniec. I przed nami. O, przed nami misja zdobyć 4 transmisje w udanych misjach w strefie 15+. Jesteśmy gotowi na 15. A, czekaj, ja cię w ogóle muszę zaprosić do gry. No fajnie by było. Zaproś. To super. Exate tutaj się nam kryje, też jako kobieta. Kurczę, takie żeńska ekipa. Ten tu jeden, co doszedł do nas, to może się zdziwić. Rodzynek? Rodzynek, no.
A to takie oszustwo, bo sobie sami faceci, to Karolinka tutaj. No, ale my... A ty kim grasz? Aha, ty tą babką. Będę budować. No tak, mówiłeś, babką, tak. Babką, no. A to jest ta, co ma tam jakieś prądy czy coś? Jakieś fale? W sumie nawet nie wiem, co ona ma. Tak wybrałem, bo mi się spodobała. Co tam masz pod C, czy tam pod Z, czy pod X? Właśnie zobaczę. Stracha na wróble. Ale nie wiem, co on robi. Chyba przyciąga zombiaki. Chyba tak, tak, tak. Tak to wygląda, że on jest takie od zombiaków. Okej. Okay. Oj, niestety babka nie ma jeszcze głosu. Czyżby założyli, że nikt nie będzie chciał nią grać? No w sensie, że polskiego. Polskiego, tak, tak. Po angielsku tylko gada. Tutaj no, brutalnie podeszli twórcy. No dalej, pszczoły, uciekać. Od paru dni przechwytuję pewne nadawane transmisje radiowe. I moim zdaniem są autentyczne. W Plankertonie znajduje się laboratorium Windertechu. I ktoś tam pracuje nad... Nie wiem nad czym, ale to chyba coś wielkiego. Okej, okay, bo miałem audycję radiową, transmisję do odebrania. Ja od tego zacznę, ale w sumie jeżeli chodzi o bieganie po mapie, to chyba wybrałem najgorszą to klasę. Nic pewnego, najwolniejsza. Ale to może oznaczać, że doktor tak ci się wydaje. Nadal żyje. A może? Jeśli żyje, nadal mamy jakąś szansę. Wach, 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 no. No nie, znaczy, bo jestem przyzwyczajony do mojego ocaleńca, on chyba ma jednak bonus do biegania, mam wrażenie. Tak, budowniczy najwolniej biega w tych wszystkich. Tak, trochę to zajmie, ale przynajmniej coś wybudujemy na finał. Przepraszam za ciągłe przerwy, ale w Plankertonie robi się gorąco. Nie wiem, ile jeszcze zostało mi czasu, ale przydałaby mi się tu pomoc. Znaczy, chyba coś do budowania, chociaż nie wiem, czy uda się to już teraz uzyskać, bo wcześniej gdzieś tam próbowałem, innym gościem biegałem jako budowlaniec. Mm-hmm. I rzeczywiście miałem tam jakiś bonus z wzmocnienia bazy, czy wzmocnienia ścian, coś takiego. A, to wiem, to jest chyba ten podstawowy budowlaniec, no. Tak, i to było całkiem niezłe. Tylko ja nie wiem, jak to działało za bardzo, to ogólnie stawiałeś i... Ojej, a kto to? I to jakiś duży potworek śpi, ale ja go nigdy nie widziałam. Ten duży potworek pożera duszę. Taki... latający. No. Tak, pożera dusza. Niezbyt silny. Najgorszy chyba jest taki duży, co strzela z oka z lasera. To szybko potrafi cię zabić. Radziej. A to przed chwilą właśnie włączyłam live'a, jak tam walczyłeś z jakimś radzieje. Co się dzieje na zewnątrz, ale nie brzmi to zbyt dobrze. Hej, mówię poważnie. Musicie dbać o siebie nawzajem. Ktoś nam pomoże. I to na pewno. Ale na razie musimy trzymać się razem. O, tego nie wiedziałam, bo ja rozmawiam na środkowy klawisz myszy. Ja jedyne, co dzisiaj odkryłem z takich rzeczy tego typu, to jeżeli się strzeli w hydrant, to leci z niego woda i na tej wodzie można się wybić. Tak, na oponach też można się wybić. Leżący. O, jest hydrant, to od razu pokażę i przetestuję. Ja później sobie nadrobię. Ale chyba kiedyś przez przypadek wlazłam na taki hydrant i mnie wybiło, to się bardzo zdziwiłam. Tak, no bo ja właśnie przypadkiem odkręto. O, i w ten sposób wybija. Trochę metalu zbiorę jako budowlaniec, to chyba mam nawet bonus do zbierania. Więc przyda się. Jednocześnie wykonałem już misję główną, więc jak najbardziej... A, bo my mamy znaleźć furgonetkę w ogóle. Tak sobie tutaj biegamy beztrosko. Ja sobie zwiedzam. Znaczy, tak. Odkrywam mapę, jak zwykle. Warto wykorzystać, tak jak się szczególnie tak do kogoś biłem dzisiaj do gry, to wykorzystać czas na zbieranie surowców, bo one jednak się potrafią skończyć dość szybko, przynajmniej metal w moim przypadku. Tak, no. Przybysz chyba ma najlepszą opcję z surowcami, bo ma tą lamę, z której bardzo dużo surowców wypadnie. Szczególnie jak się w kilku ją bije, to można tak. To fajnie to rozegrać. Nie mówiąc już, że ma fajny widok na te wszystkie te... Rzeczywiście jest jakiś duży tutaj. Ma fajny widok na te ukryte znajdźki. Okej, okay, a jak on mi zje duszę? Aha. Właśnie w jaki sposób on zjada duszę? Nie wiem, ale mam wrażenie, że straciłem osłonę. No mi też zbił prawie całą, zanim go zabiłam. Aha. Oj, oj. A teraz się dobrał do mnie. Życie? Życie, tak. Lepiej by było nie zbić. Tak trudno. O kurczę, ale jakoś przetrwałem. To ja jako budowlaniec tak sobie postawię coś do leczenia. A co? Taką misję mieliśmy, że to trwało. I żyjemy. Czy tak zapytam, jaki to jest poziom?
To jest 15. My, Korle, jeszcze nie graliśmy na nim. Nie, nie, nie. Ja dzisiaj 15 właśnie też po raz pierwszy miałem. Ja już raz grałem na 19 i... Dodaj blokrot, żeby przygotować się do startu. A to tak. O, w ogóle słyszałem, że na tym nowym świecie obrona bazy to już jest kosmos. I zaraz zobaczę, gdzie ta misja się kryje. U nas. U nas. A dobrze, jestem blisko. Już myślałem, że będę miał całą mapę. Będę musiał przelecieć i co wtedy? I co wtedy? Oj, Korle, czatu nie ma. O, nic ani nikogo. Bardzo. Już jest czat. Tak. No z tym czatem muszę jakąś lepszą metodę na jego wyłączanie i włączanie. Albo po prostu go nie wyłączać. Aż tak źle w menu nie wygląda. Ale tu ktoś... Chyba ktoś miał piniatę. Tak, jeden z przybyszy rozwalił piniatę. To ja sobie zbiorę. Piniata jest ok. Dobra, buduję też. Teraz tak, z tej strony nam potrzebne w sumie ściany, tak myślę. No, wszystko raczej z przodu się skupi. W ogóle śmieszna sprawa, bo ja jako budowlaniec w sumie jeszcze nic nie postawiłem. Ale ja tu buduję, ktoś tu psuje. Może uznał, że nie wiem, jakoś z tej strony niepotrzebne czy coś? Nie, taki postawiłam podłogę po prostu naokoło, żeby było przejście, bo jest spad. A to ktoś mi tu zepsuł. Chyba, że specjalnie ktoś zostaje, żeby mopki nie chodziły dookoła po niej, ale nie wiem. Ja będę najwyżej upgrade'ował ścianę. Ja dorzucę jednego strzelca nam na wieżę, chociaż nie wiem, czy nie warto by było najpierw zobaczyć, gdzie to wszystko będzie wychodziło, więc odpalę jeszcze. Znaczy dodam blue glut. O, moment. Zaktualizowano dane burzy na minimapie. O. Zbuduj umocnienia wokół furgonetki. Przygotuj się i użyj przełącznika. Już myślałem, że... Że odpaliłeś. Że odpaliłem, że ktoś już wcześniej jeden blue glut dodał i ja teraz drugi. Już jestem gotowa do starcia. No już to starcie na 15 poziomie, ja wspomniałem wcześniej, jak jeszcze ciebie nie było, to już robią się takie względnie wymagające. No co prawda w 4 osoby można sobie jeszcze z tym poradzić, ale podoba mi się to, że będzie coraz większe wyzwanie. Nie mówiąc już o tym, że dużo tych nowych mobów dochodzi, jak chociażby ten latający, który na pewno może zrobić zamieszanie, jak będzie się częściej tutaj respawnował. No ja się spodziewam, że wiadomo, w kolejnych planszach, mapach to tych mobów będzie tam mnóstwo nowych. No ja z tego co czytałem, to ogólnie ten pierwszy świat, czyli ten las, to jest taki powiedzmy szkoleniowy, żeby nauczyć się grać, a od następnego to... Tak? Kurczę. Tak. Tak, chyba teraz przyjdziemy właśnie, to jest ostatnia misja, coś czuję. Ostatnia to jest ta furgonetka kosmiczna. No to ja jeszcze mam daleko. Ja nie, też nie. Mam daleko. To jeszcze nie to jest. O, dzień dobry. Ciekawa jestem, jak to wygląda, jak jedna osoba w drużynie ma zakończony pierwszy dział, a druga nie, czy mogą jakoś wspólnie wskoczyć na przykład na drugi dział z tą osobą, która nie zrobiła tej ostatniej misji. Czy ja myślę, że to i tak zawsze łączy i daje dział jakby hosta tego głównego. Hosta czy misję. Tak, bo jak pomagasz komuś, to możesz trafić na dużo mocniejszą misję niż twoja postać czasami. Ale z nowego świata również? Nie, akurat mi się tak nie zdarzyło. No właśnie, bo to jest zastanowienie też, czy może się trafić nowy świat. O, co to było? Patrz, kto tu stoi po boku. Rozwalacz. Ła, no. A on tu podskoczył w ogóle na co? Aha, bo go tutaj go wybiło. To jest taka pułapka. No. To wyglądało dosyć zabawnie. Ominęło mnie, chociaż ja mam jednego rozwalacza teraz. Steruję nim, tak, gruchotacza. Kurczę, mam karabin szturmowy, ale muszę klikać, żeby strzelać. A to ten sam miałem dzisiaj. Paskudne to, jak nie automat. Ale fioletowy, mówię, to pewnie będzie dobry. Na to samo się złapałem. You serious? Że ja też wcześniej tego lewa nie weszłam. A mówisz, rozumiem, że cały czas w tym, w Diablo, tak? No, pomagałam koledze i robiliśmy szczelinki, robiliśmy 77. Gdzie myślę, że to jest dosyć wysoka oka. No, 77 to już ładnie. Czy nie jest tak źle? Staszek kiedyś namawiał właśnie do wspólnego Diablo. No, Diablo, no to trzeba lubić. To trzeba wiedzieć, już mieć, nie wiem, jakieś doświadczenie, bo tak na świeżo to nie wiem. Znaczy, no, ciężko jest mi chyba się wypowiedzieć. Znaczy, ja bardzo tyle czasu w to gram, że... O, idzie. O, tak, rozwalacz. Właśnie widzę. Ruchotacz. Ale chyba spadł. Nie spadł jeszcze. You, big guy. Respect the architecture.
No właśnie, zapomniałam o moich kopniakach i gazie. Przyzwyczajona do pistoletów. Inny gracz znalazł swój przedmiot z zadania. Aha, gruchota. Pewnie gruchota. Po gruchotaczu te całe te takie... Takie kulki fioletowe. Kulki, tak. Nie wiem, do czego one się przydają tam. Pewnie do jakichś... Znaczy to niby do badań ma być, ale jak to wygląda? Tak. To takie jak... Czekaj, mi się to kojarzy z jakąś grą. Też się zbierało takie dane potworów. Mhm. W Preju przypadkiem się nie zbierało? Tam się też zbierało. Tak. Skanowało się potwory. No. Czy zależy też, o którym Preju mówimy, nie? Bo... No w tym, no, tym ostatnim. A, to tak. Jeden, start! Zadanie dodatkowe wykonane. Gratulacje, drużyno. Liczę na skrzynkę na piątym poziomie. Zawsze mogę liczyć. Tyle złotych. Niech prowadzi cię władca Olimpu. Dobra, niestety musisz się z tym pogodzić, że piąta to nie na nasze... No, ale mamy tyle złotych odznak. A co do PayPala, no w przyszłości jest w planach wprowadzić, ale na ten moment to jeszcze nie udało mi się skonfigurować, tak? Ale dziękuję bardzo za pomysł. Arlinka wymiata. No właśnie widzę, że Arlink wszystko tutaj ściągnęła. Budowanie, strzelanie pomocnicze. A ja oczywiście, kurczę, piąte koło uwozu. Co ty byś bez mnie zrobił? Ja no, nie wiem. Ja nie wiem, no dobrze, że wskoczyłaś. O, premia dnia, 7000 eksperymentów. No, i jaką mamy skrzynkę? No właśnie. A to moment, ja za opóźnienie będę miał, więc nie mówcie jeszcze. Oj, tych... Wydawało mi się, że mamy więcej złotych znaków. Gdzie te nasze złote znaki? Czy one były dopiero srebrne? O, no niestety. No niestety, no. No jeszcze piątej nigdy nie miałem. Ja miałam raz. I żałuję, że w sumie właśnie nie sprawdziłam dokładnie, co my tam zrobiliśmy takiego, że ta piąta wskoczyła, bo nie zwracałam uwagi w trakcie. No pewnie to zadania poboczne, co sam można przecież wykonać, tak, ocaleńców to można było uratować, znaleźć coś. Ale mówiłam, kiedyś o tych ocaleńców na platynę zrobiliśmy, inne tam stawiałam specjalnie podłogi, po całej mapie szłam i stawiałam podłogi po prostu, żeby tylko ten pasek budowania podskoczył i też dostaliśmy czwartą, także nie wiem. O, mam właśnie kulę po gruchotaczu. Ciekawego. O, zadanie. Wiem, też chcę mu pomóc, ale jest za daleko, nie możemy nic poradzić. Może Lars ma jakiś pomysł. No, to było głośne. To było głośne. Nocny głos miał zadanie, o właśnie, tak się nazywało. Podobno potrzebujecie mojej pomocy. Lars, co u ciebie? Żyć nie umierać, pani robot. Podobno chcecie się zapuścić w sam środek burzy. Musimy znaleźć nadawcę sygnału. Na taką wyprawę jak ta będę potrzebować zapasów. Podeślę listę. Ale jeszcze złupię lamy, bo stać. Na dwie jeszcze dwie mini lamy były. To jest fajne, że w sumie te lamy to co chwilę wpadają. Jakieś się tam niby misje zrobi. Jest lama. No niestety... Ale walnięcie! Witaj Maro. Ile ta gra ma gigabajtów? Chyba 13 pobierała, ale nie jestem do końca pewien. Bo później jakieś aktualizacje były. Lama na dzień dobry, w sumie lama na do widzenia. Tutaj. Dobra, dwie lamy będą takie, no dobra. Podobno jeżeli ma wyskoczyć srebrna albo złota, to ma lama taki ząbek w danym kolorze. No ta nie ma, więc się nie ulepszy. A nie, jednak się ulepszyła. Srebro! Widzisz, obaliłeś teorię. No właśnie, obaliłem teorię. To ząbek jest po ulepszeniu wyskoczył. To zacznę, czy będzie złota? Jest złota. Uuu, ty to masz szczęście. No to złote lamy to ja lubię otwierać. Musisz przywalić. Jakie oko. To mi się podoba. Lubię ten głos, bo mi przypominał Until Dawn. A miło wspominam tamtą serię. A ja lubię głos mini lamy. Mini lama też, porządko, tak? Janek, czy jak mu tam było? O! Moment, dostałem budowlańca, awaryjna szkoda, czy awaryjne szkoda, albo tygrysica. To ja tygrysicę wezmę. Tygrysicę to ja mam, to jest ta niebieska. A to jak, to gdzie to? Nie zwróciłem, to szkoda. Będzie szkoda. A szkoda to facet, dobra, budowlaniec. Okej, okay, i chyba pułapkę, którą już niestety mam, więc bez szału większego. O, legendarny ocaleniec, jak najbardziej, to dwóch, to mi się podoba.
No i właśnie, fajnie, że tych legendarnych też można wylosować, bo kiedyś się bałem, że to tylko jest w ramach tego najwyższego pakietu, jak się zakupi, a tutaj jest tego dużo wcześniej. Znaczy dużo więcej. Siekierka, ale fajnie, ale... A, mogło ulepszyć. No i strzał w dziesiątkę. Ja cały czas się zastanawiam, czy inwestować punkty tylko w tą ninja. Bo jednak, żeby dojść do tamtego 30 poziomu, no to trzeba naprawdę tych punktów tyle zainwestować, że cały czas. Masę. Na 25 poziomie ona ma, że przedłużenie tej bomby, co ja mam dymnej, o 5 sekund, to jest bardzo dużo. Mhm. No ale musiała jechać do 25 poziomu. Z tego, co mówiłaś, to się strój zmienia też danej tak, postaci. To przy gwiazdkach. Tak. A, przy gwiazdkach. A gwiazdki są razem z poziomem, czy się je inaczej kupuje? Dostajesz je takie punkty ulepszeń, takie dzień szkoleniowy, czy coś takiego. Mam inaczej. Dobra, ale to najważniejsze, że działa. Najważniejsze, że działa, jest gwiazdka druga. Ale fajnie no i teraz nawet. I teraz jest. No dziękuję, właśnie Rex podpowiada, brat podpowiada, wszyscy podpowiadają, no tak, to z czatem można rozwijać to wszystko. No to się rozwinął nasz kolega tutaj. Niestety dalej łup, lama, wieża elektryczna, patrzę co, bystry wzrok. A, o jedno pole, szybciej będę widział znajdźki. Jedyne co w sumie takie słabe ma, no to te specjalne możliwości, umiejętności, bo nie ma takich jakichś, że tak ktoś miał misia, czy ten budowlaniec ulepszał całe fort. Ale misia też dostaniesz, bo tylko chyba później, bo z tego co zauważyłem, oni się tylko różnią tymi startowymi, ale później mniej więcej każdy dostaje to. A, no to dobrze też. No, ja też uciekam spać, dziękuję za grę. No właśnie, dziękuję też, że udało się wskoczyć. Dziękuję. Zarówno tobie, jak i Exate'owi. Też pozdrawiam. Włączę live'a i idę spać. Tak, u Arlinki też coś jutro z Fortnite'a wskoczy, z tego co mówiłaś, tak? No dobra. No dobra. Ja wrzucę. Tak, link do Arlinki jest w opisie, tutaj też zarówno i czy pod filmem, czy pod live'em, jak teraz jesteśmy, a my sobie zrobimy 5 minut przerwy, niech będzie 5 minut i lecimy w Kingdom. Trzymajcie się. Hej, hej.